No niestety telefon przerwał, więc muszę dokończyć w osobnym filmiku. No niestety na komputerze tam to połączę, na telefonie nie, czy tablet tego nie połączę. Zakończyłam, tak, przerwało na alienie likierowym. Są w ogóle różne wersje tego aliena likierowego, w sensie z różnych lat. Ale po prostu te zabawy, które ja poznałam, wychowo znam obie wersje, z tego co wiem. Nie pamiętam dokładnie z jakich to jest lat, bo to wiem, że jest jakaś jedna wersja i druga wersja, taka starsza. Ale cały czas oczywiście, że to jest, czuć, że to jest alien i ja alien ubóstwiam, ale dla mnie zabaw jest po prostu trochę zbyt mocny, zbyt męczący, zbyt gryzący. I po prostu zbyt, jednak zbyt. Nawet w małych ilościach. Wydaje mi się, że no nie wiem, mogłabym zrobić do niego jeszcze jakieś podejście. Spróbować na zasadzie użycia tylko jednego wciśnięcia, ale szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę z wersji takiej właśnie zimowych, limitowanych aliena Contest of Fragrance. Tak. A zatem, tak jak powiedziałam, uwielbiam te dwie limitowanki, więc tamtej Senescence, tej żółtej, się pozbyłam. Tak jak mówiłam, nie twierdzę, że wszystkie alieny są udane, tak samo nie twierdzę, że wszystkie są Angelo udane, ale uważam, że ta marka jest naprawdę ciekawa i cały czas limitowanki będą mnie interesować i na pewno będę sprawdzała, czy to właśnie jakieś limitowanki, czy to nowe zapachy Thierry'ego Magnera, bo naprawdę są wyjątkowe. Czyli tak, Angelo, Alien, dalej Innocent. Ja mam klasycznego Innocenta, poznałam inne Innocenty, miałam kiedyś oblewki chyba Innocent Rock, jeszcze jakiejś innej wersji. Tamte wersje jakoś szczególnie mnie zapadły w pamięć, być może kiedyś sobie je odświeżę. Ale jeżeli chodzi o klasyka, to dla mnie to jest zapach wybitny. W ogóle to jest taka, powiedziałabym, że czuć nuty nawet Angela, bo to jest w sumie taki, mam być niewinny Angel, Innocent. Jednakże to jest wszystko oparte na pewnych podobnych nutach. Też jest właśnie to owocowa czekolada, patchoula, ale to jest w zupełnie innym stylu i Innocent po prostu jest cudowny, jest niesamowicie taki odurzający, jest niesamowicie kobiecy, ogromny, trwały i jest wyjątkowy i naprawdę czuć te czekolady, gdzie tak jak mówiłam, nie jestem fanką nut gurmandowych typu karmel, czekolada, ale naprawdę Innocent jest wybitny. Uważam, że to jest jedna z lepszych propozycji, jeżeli chodzi o mainstream. Cudowny, cudowny. Tak jak mówię, limitowanki Innocenta może niekoniecznie, chociaż myślę, że warto zawsze poznać, ale ten zapach naprawdę. Z tych zapachów Mirror, co mówiłam, nie wiem jak to dokładnie wymawiać, ja poznałam jakieś dwa zapachy. Z tego co wiem, one krążą wokół udu. W ogóle a propos udu, ud i Thierry Magler, to Alien będzie też udowy. To jest chyba jedyna limitowanka Aliena, która mnie w ogóle nie interesuje, jako z takiej zapowiedzi. Więc tamte Mirrors są takie w klimatach trochę ud. Tak mi się one skojarzyły, więc ja się ich pozbyłam. Miałam akurat tylko małe ilości. Ale warto polować, bo wiem, że na Eglamour czasami pojawiają się te zapachy w bardzo dobrych cenach. Typu, nie wiem, tester 50 za około plus minus 100 zł, więc cena bardzo zacna. Co jeszcze? W ogóle, jeżeli chodzi o Angela, czy jeżeli chodzi o Aliena, są limitowanki. Angel, zapomniałam powiedzieć, likierowym, bo tak powiedziałam o likierowym alienie, likierowy Angel oczywiście też jest i ten Angel mi się podoba, taki bardzo słodki, dziś mam chyba odlewkę. Tak, to jest taka zintensyfikowana, ale taka bardzo wysłodzona wersja Angela. Co jeszcze? Limitowanki aliena czy Angela skórzane też są. Dziś mam odlewkę skórzanego aliena. Poznałam, jak dobrze mi się wydaje, też Angela skórzanego. Te limitowanki mi odpowiadają, czyli skórzane, tak. Likierowy, o dziwo, bardziej Angel niż Alien. Jeżeli chodzi o limitowanki letnie, to Angel zdecydowanie tak. Alien z wyłączeniem tego właśnie Senescence żółtego. Jeżeli chodzi o limitowanki zimowe, a cukrowy, to w sumie jako letni, bo chyba, nie wiem, jak mi się wydaje. Przecież to jest, nie wiem, szczerze mówiąc. W każdym razie cukrowy Angel zdecydowanie na tak, bo to zupełnie inna bajka. Limitowanki aliena zimowe, Test of Fragrance tak, te inne niekoniecznie. Skórzane czy likierowe to też raczej jako zimowe, czyli skórzane zdecydowanie na tak, likierowe Angel tak, alien niekoniecznie. Tak. Co dalej? Womenity. Mam jeden zapach Womenity. Pure Elf. Piękny zapach. Ja zrobiłam już recenzję tego zapachu, niekoniecznie które to było, ale to było odnośnie takich ostatnim olśnieniem, odkryciem zapachowym. Ten zapach jest obezwładniający. To jest finga, owoc fingi, też z zielonością fingi, osłodzona nutami takimi jakby orzechowymi, których typowo w nutach tego zapachu nie ma. Dołączają nuty morskie, dołączają nuty truskawki, cały czas tak fajnie się przeobraża
i wydaje mi się, że ten zapach fajniej mi się układał jednak w niechłodniejsze. Później użyłam w dzień cieplejszy, tak trochę mniej, nie mówię upalny, ale cieplejszy. Wydaje mi się, że skłaniam się po używaniu tego zapachu bardziej w takie chłodniejsze, wilgotne dni, bo w sumie w taki dzień poznałam ten zapach i w taki dzień mnie to olśniło. Woman Nitty klasyczne, już też wspominałam, że dla mnie to była trauma, nie będę teraz do tego wracać, dlatego, że chciałabym sobie to na nowo odświeżyć. Wtedy bardzo czułam cover, to było traumatyczne. Później poznałam samplerku, już poznałam, trafiłam na Woman Nitty w samplerku znowu przy okazji takiej zabawy, no logo. Wspominałam tam kiedyś, to było poznawanie zapachu na podstawie nut. I wtedy rozpoznałam właśnie różne odmiany, okazy figi, formy figi, że owoc zieloności figi i właśnie taki słodycz figi, figa podana na różne sposoby. I szczerze mówiąc byłam trochę zszokowana, że te trzy odsłony, czyli taka zielona, owocowa i nie wiem, drzewna, zetknęły się w samplerku, który właśnie okazał się Woman Nitty. Dlatego właśnie cały czas krążę wokół tego, żeby jednak potestować na nowo klasyka. Wersję likierową będę miała okazję poznać, bo będę miała odlewkę. Z tego co wiem, ona jest taka bardzo osłodzona, zintensyfikowana i z bardzo dobrze wyczuwalną, taką podkreśloną tą orzechową, którą ja tutaj jakby zaakcentowaną wyczułam, tutaj typowo w nutach nie ma, w likierowej te nuty są i ona tam jest jakby tak bardziej jednak już tak zintensyfikowana. Czy coś jeszcze chciałam powiedzieć a propos Thierry'ego Mugler'a? Chyba wszystko. Przede wszystkim to są zapachy, które naprawdę się wyróżniają, które mają niesamowitą trwałość. I naprawdę warto na tą markę zwrócić uwagę. No chyba, że ktoś ewidentnie nie lubi mocnych zapachów, wtedy trochę ciężko będzie się odnaleźć w tej marce. I to jest marka, która jest dostępna, czy to w Sephora, czy to w Douglasach. Normalnie, większość. Można poznać klasyki, czyli klasycznego Angela, czy klasycznego Aliena. No moment chyba jest ta właśnie Elsworth, i Innocent na pewno też jest klasyczny. Tak, no takie rzeczy jak, a cukrowy chyba też jest, jeżeli chodzi o Angele ogródkowe, czy jakieś limitowanki Angeli, czy nie wiem, czy Angeli, Angelów, aniołków, czy obcych, to już trochę niekoniecznie, to bardziej, nie wiem, jakieś zamawianie próbek przez internet, czy nie wiem, odlewek. Zastanawiałam się, czy nie zrobić od razu takiego rankingu zapachów Thierry'ego Mugler'a, ale w moim odczuciu tak naprawdę wszystkie takie zapachy, które mnie najbardziej urzekły, mam w swojej kolekcji. I teraz jakbym miała tutaj wybrać takie moje ulubione, to na pewno Woman Nitty Elle, na pewno Innocent. Jeżeli chodzi o Angelę, to zdecydowanie bardziej bym wybrała cukrowego. A z Alienów... Chyba bym się skłoniła ku temu, ku tej limitowance. Jednak dużo większa trwałość niż te letnie limitowanki. Chociaż tak jak wiadomo, alieny są wszystkie bardzo trwałe. Chociaż wiadomo, klasyk, limitowanki zimowe bardziej. Te limitowanki letnie różnie. Alien ambrowy jest bardzo trwały na mnie. Ten. Natomiast alien ten wodny, herbaciany, wydaje mi się, że jest dosyć ulotny. Chociaż tam ta mocna alienowska i tak jest. Ale no jest dużo bardziej ulotne. W ogóle jak już kończę filmik, tak się zastanawiałam, może zrobię tak, żeby, bo mówię, już chyba nie nagram kolejnego, bo w sumie planowałam tylko dokończyć te Thierry'ego Mugler'a. Była prośba, sugestia, żeby nagrać filmik odnośnie robienia odlewek. I właśnie coś takiego chciałam poruszyć. Na czym to polega? Ileś lat temu, dla mnie to też był temat abstrakcja, i słysząc pojęcie, że odlewki robi się za pomocą strzykawki, od razu wyobrażenie było takie, że strzykawka, igła i w jakiś sposób z flakonu się pobiera ten pył. Z tego co wiem, są jakieś sposoby, ale ja się takie coś nie bawię, dlatego że znając życie moje zabawy, igła, strzykawka, rurki od flakonów, zaraz coś bym po prostu nawyrabiała. W moim jakby... odlewkowaniu to głównie jest taka podstawowa forma, czyli właśnie tak jak się robi próbki, na przykład w Sephorze robią do fiolek, po prostu mamy atomizer, ustawiamy wylotem do atomka. Czasami pokazywałam odlewki, są różne, są skórzane, są plastikowe, są odkręcane, są na takiej zasadzie jakby na zatrzask, są takie na taki zatrzask wręcz już potem nie do tworzenia, więc są różne, po prostu wylot można ustawiać do atomka i po prostu zwyczajnie psikamy. No jak psikają w Sephorze do fiolki, co jest trochę trudniejsze, bo jest to jednak mniejszy jakby wlot, tak samo psikamy właśnie do atomka. Metoda z strzykawką polega na tym, że po prostu psika się do strzykawki.
ubieramy na dłoni rękawiczkę, taką, nie wiem, z apteki, żeby kwestia tutaj higieny, żeby jednak nie było tak, że perfumy mają kontakt z ciałem. Możemy mieć idealnie umyte, ale jednak nie powinno mieć tego kontaktu, więc się zatyka, się psika do strzykawki i w ten sposób się odmierza i w ten sposób jakby się przenosi do atomka. To jest trochę trudniejsze, bo wiadomo, że można coś nawyrabiać, nie wiem, i porozlewać. Więc innym sposobem odmierzania strzykawką jest po prostu napsikanie do atomka, po tym jak jest igła zamontowana na strzykawkę, pobieramy z tego atomka to, co napsikaliśmy, sprawdzamy i na przykład widać od razu, czy jeszcze brakuje, czy na przykład już jest za dużo. No, na czym to polega? Dajmy, no to muszę zrobić odlewkę 5-militrową, 3-militrową i nie wiem, 10-militrową. I mam atomki 10-militrowe. Więc skoro wiem, że w sumie mam zrobić 18 ml, to spokojnie sobie mogę cały atomek napsikać. To będą moje perfumy, które będę mogła potem pobierać i odmierzać. Napsikałam cały atomek, pobieram 3 ml do drugiego atomka. Pobieram 5 ml do pierwszego i do drugiego atomka. Mam zrobione dwie odlewki, zakręcam, są gotowe, można je sobie już opisać. I zostaje mi jaka ilość? 10 minus 5 minus 3, około 2 ml. Dopsikuję znowu cały atomek, wygląda na to, że to już jest ta właściwa dziesiątka, odmierzam, czy jest 10, widzę, no jeżeli jest więcej, to po prostu są gratisowe psiknięcia, bo już wiadomo, że nie będę się potem już bawić i nie wiadomo, co z tym robić, ale jeżeli jest za mało, to jeszcze się dopsikuje, sprawdza po prostu, żeby była idealna ilość. Tak, strzykawki tak naprawdę różnie odmierzają, w sensie zależy, jakie to są strzykawki, nie każda 10-metrowa jest równa 10-metrowej, no ale przeważnie jakoś się po prostu daje zaufanie tym strzykawkom. Z tego co wiem, najbardziej polecane są 10-metrowe strzykawki do odmierzania. Co jeszcze? Niektóre flakony są rozkręcane, na przykład 90-tki The Different Company są rozkręcane. Rozkręcone, chyba niektóre zapachy Dior Madera są rozkręcane. Zapachy Annie Guttall są rozkręcane. Trochę tych zapachów jest Atelier Cologne, Tommy Fordy, te takie duże butelka, więc dużo jest takich flakonów, dużo. Część jest rozkręcana, ale po prostu się odkręca i po prostu się pobiera. Wtedy nie ma problemu z psikaniem. Bo jak wiadomo, robiąc odlewki, psikając, jakieś straty są. No wiadomo, część pójdzie trochę czasami, coś poleci na dłoń, coś poleci w powietrze, no to już są takie uroki. Ja często robiłam tak, że przepsikuję nad takimi szelami, wtedy od razu mam po prostu pachnące szele. To wtedy też jakoś nie jest tak, że strata tylko właśnie idzie w ten sposób. Opisywanie odlewek, po prostu można zrobić napis na jakimś, nie wiem, kawałku papieru i taśmą po prostu się przykleja. Ja osobiście polecam, jeżeli z atomki chodzi, wydaje mi się, że szkło jest zawsze lepsze, tylko że plastik z czasem, nie mówię, że od razu, ale może powodować zmianę zapachu, a jedno z plastików częściej paruje. Ale też nie odpowiadam, że szkło jest zawsze idealne. Szkło, potrafią się te atomki odkręcać same, przekręcać i są wtedy, jak jest tak nieszczelny, to też wyparowuje. Dodatkowo wiadomo, plastik upadnie, czy plastik nosimy w torebce, jest zawsze trochę bezpieczniej, szkło już trochę mniej. Małe te takie samplerki fambudowskie, one są fajne, one są z plastiku, upadnie, nic się nie stanie, raczej się nie otwierają, nic nie paruje, nie zmieniają zapachu. Więc tutaj jest w obie strony fajnie, bo i kwestia przechowywania, i kwestia, że nie zmienia zapachu. I są bardzo fajne takie podręczne, bo można małe ilości. Ja kiedyś pokazywałam te różne atomki, przewijały się temat odlewek. Może w jakimś kolejnym filmiku pokażę kilka właśnie, ale tak jak mówię, ja jestem zwolenniczką odlewek pod takim kątem, że w ogóle to jest forma, że ktoś zamawia sobie małą ilość, żeby poznać zapach. Forma, która jest bardziej opłacalna finansowo niż zamawianie próbek, które często, wiadomo, takie próbki fabryczne drożej wychodzą. To też forma poznania czegoś, czego na przykład nie można utrafić w postaci próbek, bo nie każdy zapach utrafi w postaci próbek, nie wiem, chociażby na Allegro. To jest też forma uczestniczenia w takich rozbiórkach poznania zapachów, nie wiem, jakichś wycofanych, nie wiem, sprowadzonych z zagranicy itd. Dodatkowo to jest możliwość poznania wielu zapachów, a też możliwość posiadania wielu zapachów, bo nie każdy może mieć ileś flakonów. A ja osobiście mam i dużo flakonów, i dużo odlewek, dlatego że to jest wręcz mania i raz, że mam dużo flakonów, ale i oprócz tego mam dużo odlewek, bo też chcę poznawać nowe zapachy, ale często też poznaję zapach z odlewki, albo coś mi nie pasuje, albo pasuje, ale wiem, że chcę mieć flakon, więc mogę po prostu już dalej posłać odlewkę w świat. Odlewki też są fajne, jeżeli chodzi o wyjazdy. Często wyjeżdżam, to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o jakieś samplerki, próbki, odlewki, bo to jest po prostu
mało waży, nie wyobrażam sobie wtedy zabierania flakonu, bo chciałabym mieć kilka zapachów, to nie zabieram kilku flakonów, a sampelków mogę sobie zabrać dużo. Mogę sobie właśnie pobierać zapachy, nie wiem, lżejsze, mocniejsze, które po prostu mogę potem manewrować na wyjeździe. To też nie jest tak, że na przykład jestem niezadowolona, że nie wzięłam ten, a chciałabym coś innego, bo mam po prostu duży wybór. Dodatkowo flakon w transporcie, samplerki zawsze są bezpieczniejsze, takie małe, takie właśnie, że są plastikowe. Tak, lato. Też nie wyobrażam sobie noszenia flakonów latem w torebce. Jesień, zima, czy to mówię, jakieś chłodniejsze miesiące, to jest co innego, ale latem, upały i nosię w torebce flakon, tak naprawdę niszczymy perfumy w swoje flakonie, więc to też dla mnie jest po prostu zdecydowanie no nie. To chyba tyle. Poruszyłam, tak, obiecywałam filmik, który by Maglera jest. W dwóch częściach obiecywałam filmik o kwestii odlewek jest. Warto zawsze zainteresować się, czy flakon jest rozkręcany, to raz, strzykawki konieczne, jeżeli robimy na zasadzie wsikania do strzykawki, mieszanie do rękawiczka. Ja bym na początek jednak radziła wsikanie do atomka jednak i pobieranie za pomocą strzykawki z gąbą, bo jednak to jest trochę mniej skomplikowane, no i mniej komplikujące sprawę. Co dalej? Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, jeżeli chodzi o kolejne filmiki, to tak jak mówiłam, będę kontynuować ten tydzień perfumowy. W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy, więc nie wiem, może tak do niedzieli. Więc, no powiedzmy, będzie niepełny tydzień, nie zobaczymy. Każdy, może zrobię tak po prostu, że nagram więcej filmików w tym tygodniu i po prostu część pozamieszczam w przyszłym, więc wtedy się zrobię faktycznie większy okres czasu, ale będę już po prostu wstawiała, jak już nie będę miała możliwości nagrywania. To jeszcze. Jeżeli chodzi o filmiki, to będzie, tak jak powiedziałam, ten cykl o zapachach mainstreamowych nowościach, będzie o zapachach w kosmetykach, to takie nowe cykle, ale myślę, że nadal będzie kontynuowane nuty zapachowe, recenzje, takie różne kwestie, które były poruszane. I być może znowu cykl perfumiarze, może cykl właśnie tych znaczenia nazw, wymowy i tak dalej. Zobaczymy. Dziękuję za uwagę.